to się jakoś tam działo, bo to jest Chrystusa Króla 2021, a mam 2023, początek roku, że jest półtora roku. W tym czasie byłem wzywany na komisariat. Tam mnie taka młoda policjantka przesłuchiwała i była wystraszona. To ksiądz nienawidzi Żydów? A mnie, nie, szanowna pani, wręcz odwrotnie, kocha miłością kapłańską, katolicką. A to dlaczego ksiądz jest oskarżony o to? No i coś jej tam tłumaczyłem, ale kompletnie była jakby z innej bajki. Także tu, szanowny pan, się lepiej orientuje, jak młodzież dzisiaj jest w tym świecie, który pan jest też student politologii, więc to już jest wyższy pułap. Tam była pracownik policji, policjantka. Poszedłem do sądu okręgowego, akta przeczytać. Miła dziewczyna stoi na bramce. Nie poznałem kto, ale kogoś mi przypomina. Wychodzę, pytam, czy pani to jest pani policjant Jóźwiak? Tak, we własnej osobie. Wiecie, kto to jest pani policjant Jóźwiak? Awansowała. Tu sąd rejonowy, w sądzie okręgowym, na bramce stoi. I nawet się tak, może by i chciała uśmiechnąć, no ale przypomniała sobie, że mnie oskarżyła do sądu, tam się domaga jakiś tam, no to jak się uśmiechać do takiego księdza? Tak się modlę tam w tej modlitwie. Rafał to jest sędzia, Justyna to pani Jóźwiak, Lucyna, nie Justyna, Dominika to pani ta policjantka, pan Wędzonka to policjant, Arkadiusz, no i inni. Za nich się modlę bardzo, niech się do wiary katolickiej nawracają, my wraz z nimi szybciej wytrwajmy przy tej wierze, przy której już jesteśmy.